na podstawie artykułu 20 punktu 1 ustawy dnia 8 marca 2020 roku o samorządzie ustawy o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami na wniosek wójta o Rzeczycie Wielkiej otwieram trzecią sesję nadzwyczajną Rady Gminy we Wrocławiu. Więc odsuwali się porządek dzisiejszych obrad, ponieważ wspólny wniosek pana wójta odwołanie sesji nadzwyczajnej. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad chciałbym powitać serdecznie do przewodniczości, proszę pana wójta, pana Henryka Krawczyka, witam panią skarbnik Marię Goliszewską, kierownika referatu panią Sylwię Ślęzak oraz dyrektora oświaty pana Zanona Kudłę i naszego radcę prawnego panią Gerarda Szczeską, jak również mieszkańców, którzy obecni są na dzisiejszej sesji. Przez ta sesja jest sesją nadzwyczajną. Ten porządek, który państwo jeszcze otrzymali, jest na wniosek zwołania w ogóle tej sesji, jest na wniosek, który złożył pan wójt Henryk Krawczyk odnośnie zwołania sesji nadzwyczajnej. Porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie sesji, drugi przedstawienie porządku obrad, trzeci podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawek tej opłaty i punkt czwarty zamknięcie obrad trzeciej sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. Chciałbym tylko przypomnieć, iż sesja jest prawomocna, ponieważ obecnie jest 13 radnych, 2 radnych jest w ustawie wybranych, zgłosili swoją absencję wcześniej. Jeżeli chodzi o porządek obrad, tam w zasadzie nie może być zmieniony z tego względu, że sesja jest sesją na wniosek pana wójta, który wnioskował o odwołanie tej sesji. Niemniej jednak prosiłbym o to, aby ten porządek przegłosować. To jest państwa jest zatwierdzenie tego i przyjęcie tego porządku. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Porządek został uchwalony jednogłośnie. Państwa, realizując trzeci punkt dzisiejszego porządku obrad, odnoszę podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawek tej opłaty. Wniosek wpłynął 3 lutego 2015 roku. Był to wniosek pana wójta. Pan poseł Ministerstwa Przewodniczącego odczytanie tego wniosku wraz z uzasadnieniem. Przewodnicząca Wielka dnia 2 lutego 2015 roku. Przewodniczącego Rady o przygotowania nadzwyczajnej sesji. I pan przewodniczący powiadomił nas i zwołał sesję nadzwyczajną na dzień dzisiejszy, czyli 6 lutego 2015 roku. I tak czytam. Pan Marek Kurman, przewodniczący Rady Gminy Wnętrza Wielka. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wnętrza Wielka. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z dziennej ustawy 2013 roku pozycja 594 z późniejszymi zmianami występuje z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wnętrza Wielka w następującym proponowanym porządku obrad. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad. Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty. Punkt 4. Zamknięcie obrad w tej sesji nadzwyczajnej na Rady Gminy. To jest uzasadnienie wniosku. W dzienniku z dnia 17 stycznia 2015 roku pod pozycją 87 ostatni uchwała została z dnia 28 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości w porządku gminnym oraz niektórych innych ustaw, które weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 roku, czyli to niedawno jeszcze w tym roku, w tym miesiącu. Z dniem wejścia w życie tej ustawy straciły moc wszystkie uchwały Rady Gminy dotyczące wysokości ustawy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby gminy miały podstawę prawną do poboru tej opłaty, Ministerstwo Środowiska rekomenduje gminom podjęcie uchwał w tej sprawie w jak najkrótszym czasie. Należy wziąć pod uwagę, że uchwała ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba zwołania sesji pierwszych dniach lutego 2015 roku, tak aby gminy Wnętrza Wielka mogła odbierać opłaty za śmieci za miesiąc luty bieżącego roku.
podpisano wynik komisji termikacji. Dziękuję bardzo. Tak, tak. Ponieważ ta uchwała, którą podjęliśmy 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej stawki opłaty uległa w zasadzie zawieszeniu, ponieważ ta uchwała już jest uchwałą, która jest uchwałą nieczynną. Musimy podjąć uchwałę, którą pan wójt zaproponował, dotyczącą metody ustalania opłat oraz gospodarowania odpadami w tej formie, którą pan wójt przedstawił. Ona jest w niezmienionej formie, a mianowicie jest w zasadzie taką samą uchwałą, która była podjęta przez nas w 2012 roku w niezmienionej formie, w niezmienionych stawkach. Tą uchwałę otrzymaliście państwo do rządu. Każdy z państwa miał w jakiś sposób sobie ją zweryfikować, tą uchwałą, która była podjęta w 2012 roku. Chciałbym tylko przypomnieć, że ta uchwała dotyczy opłat bezpośrednio tych, które są i do końca tego roku będą płacone przez naszych mieszkańców odnośnie wywozu nieczystości stałych. Z tego względu, że umowa z kontrahentem, który do tej pory wykonuje tą usługę, do końca grudnia 2015 roku, 2015 roku będzie obowiązywała. I taką uchwałę prosiłbym, abyśmy ją podjęli. Czy będą jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takiej sytuacji proszę, odczytam projekt tej uchwały. Uchwała Rady Gminy Zgrzęczyca Wielka w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej stawki tej opłaty. Na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym, tych niezgodnych z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Zgrzęczyca Wielka uchwala. Paragraf pierwszy. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi określonymi w artykule 6 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jest opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w tych miejscowościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały. Paragraf drugi, podpunkt pierwszy, ustala się wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w paragrafie pierwszym, w wysokości 7 zł miesięcznie za odpady zbierane w sposób selektywny. Podpunkt drugi, ustala się wyższą stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w paragrafie pierwszym, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, w sposób wysokości 14 zł miesięcznie. Punkt trzeci, ustala się stawką opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady za pojemnik miesięcznie. 0,12 m, 12 zł, 0,24 m sześciennego, 24 zł, 0,36 m sześciennego, 36 zł, 1,1 m sześciennego, 75 zł, 2,2 m sześciennego, 125 zł, 5 m sześciennych, 175 zł, 7 m sześciennych, 225 zł. Punkt czwarty, ustala się wyższą stawkę opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, jeśli odpady nie są zbierane z sposób selektywny, za pojemnik miesięczny. 0,12 m sześciennego 24 zł, 0,24 m sześciennego 48 zł, 0,6 m sześciennego 72 zł, 1,1 m sześciennego 150 zł, 2,2 m sześciennego 250 zł, 5 m sześciennego 350 zł i 7 m sześciennego 450 zł. Paragraf trzeci. Miesięczną opłatę dla gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie widoczny w sumie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość od stawki określone w paragrafie drugim ustęp pierwszy lub drugi. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańców.
roku. W drugim miesięczną opłatę za zarządzanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz opłaty określonej w paragrafie 1 ust. 3 lub 4. Liczbę pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Podpunkt 3. Wzory deklaracji, o których mowa, następnych 1 i 2 określa odrębna uchwała. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gręczyca Wielka. Paragraf 5. Traci moc uchwała 20/244/12 Rady Gminy Gręczyca Wielka 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej stawki opłaty. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały i projektu tej uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Ta uchwała została przyjęta jednogłośnie, 14 głosów za, bo tych przeciwnych nie było. I uchwała nadaje jej numer 3/24/15. Szanowni Państwo, w związku z tym, że też Państwo musieli się do wyboru, zamykam trzecią sesję na zgłoszenia dla Rady Gminy Gręczyca Wielka. Dziękuję za uczestnictwo.